The Dietrich, nowo otwarty punkt w Lubaczowie przy ulicy Konopnickiej 3, zaprasza do współpracy instalatorów, biura projektowe i klientów indywidualnych. Punkt oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru technicznego, a także serwis urządzeń. Na klientów czekają też atrakcyjne ceny. Niech się nam przypomnie Wielka Sobota. Grób i śpiewane będzie wieczorem Alleluja. Przyjdą jutro dzieci z barankami w koszyczkach. Przyjdą ludzie ze śniadaniem wielkanocnym na następny dzień. Będzie ksiądz wydobywał z grobu wciąż żywego Pana Jezusa. Panie Jezu, daj nam taką łaskę, żebyśmy się modlili przy naszych grobach na cmentarzu, a nie tylko kładli wianki i kwiaty. Czy szczerze umiemy modlić się za tych, którzy odeszli? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako
Za chwilę rozpocznie się druga część liturgii wielkopiątkowej, adoracja krzyża. Rzymianie uważali krzyż za znak hańby, na którym karano najgorszych zbrodniarzy. Przez śmierć Pana Jezusa na nim, krzyż stał się dla nas narzędziem zbawienia, znakiem nadziei. Podczas odsłonienia krzyża kapłan będzie śpiewał: oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, na które odpowiadamy: pójdźmy z pokłonem i przyklękamy. Następnie przyjdzie czas, aby oddać cześć krzyżowi. Krzyż całujemy jednokrotnie. Podchodzić będziemy procesyjnie, tak jak do Komunii Świętej, w następującym porządku. Najpierw kapłani, następnie służba liturgiczna, siostry zakonne i wszyscy zgromadzeni. W adoracji będą brały udział dwa krzyże. Jeden będzie znajdował się przy ołtarzu, drugi przy wyjściu z kościoła. Zachowajmy porządek i modlitewną atmosferę, włączając się w śpiew uwielbienia i rozważając wszystko, co dziś się dokonuje. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z Panem. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
przerzutami minuty. Thank you.